Witam wszystkich dzisiaj Katowice. Amfi Rock Festival w parku Zadole. Dwa dni, piątek, sobota. Jak widać, to jest oficjalny plakat zespoły. Dzisiaj Jelonek, Hunter, Gorgonzola, Kronika. Jutro przede wszystkim Big Cyc. Tak więc myślę, że sporo ciekawej muzyki będzie. No, żeby tego było mało, to w niedzielę na Fabryce Porcelany również jest koncert. Trzy zespoły, ale to już w ramach całkowicie innej imprezy. Tam jest ogólnie Katowice trzy solidne dni koncertowania. Właśnie piątek, sobota, zaczynając od Amfi Festiwalu. Co do parkingu, jestem teraz przy basenie. Tu na przykład widać parking, ale od organizatora. Natomiast ten basenowy jest, przypuszczam, płatny. Ja osobiście parkowałem na Biedronce, ale to jest kawałeczek stąd, nie chciałem tu wjeżdżać. Zwłaszcza, że szybko będę musiał stąd wyjechać. Dzisiaj troszkę będzie mnie gonić czas. No i co, wchodzimy do parku, idziemy do amfiteatru, gdzie często są imprezy muzyczne. Ja osobiście w tym roku już byłem na festiwalu bluesowym V4. Bardzo fajna impreza również była. Tak więc dzieje się w tym miejscu dużo. No i dobrze. Czytam sporo komentarzy co do dzisiejszej imprezy i pojawiało się dużo takich wątków, że ten park, to miejsce już jest za małe na taki festiwal jak Amfi Rock. Czy tak jest? Zobaczymy. Jak byłem na tym festiwalu bluesowym, to tam ludzi było ogólnie bardzo mało, więc nie było problemu, żeby wszystko zorganizować, pomieścić i tak dalej. Natomiast zobaczymy dzisiaj, jutro, gdzie tych ludzi będzie sporo, sporo więcej. Z prawej strony mamy tężnię i tam również jest przygotowana scena, tam na różnego rodzaju pogadanki. Widać, że tam troszkę ludzi gdzieś tam siedzi. Na oddali już w amfiteatrze słychać odgłosy prób zespołów. Ja niestety dzisiaj nie będę mógł być na Hunterze. Bardzo wielka szkoda. Ale niestety tak to czasem bywa, że nie na wszystko da się wejść, zmieścić czas. No tak wygląda tutaj tężnia. Solidny obiekt. No i właśnie jakaś jedna z wielu pogadanek w ramach tego festiwalu. No, poza tym ludzi nie brakuje, mimo że jest ogólnie wczesna jeszcze godzina, jak na to całe wydarzenie. No to już przygotowania trwają na lepsze. Solidna tutaj jest scena. Troszkę gorzej z tym amfiteatrem, ale to pokażę za chwilę. Już jest w najlepszym stanie. Zobaczymy, co tam dzisiaj będzie. Ostatnio właśnie na tym bluesowym festiwalu to nie było żadnej strefy gastronomicznej. Ale dzisiaj już tym powinno być trochę lepiej. No tak prezentuje się cała scena. Amfiteatr w pełnej okazałości. Stąd już można zobaczyć te ławki, w jakim są stanie. Te odpadające deski, no trochę to smutny obrazek. To już gdzieś tam kiedyś było robione, a jest już w takim stanie dość agonalnym. Tak więc, ale scena jest tutaj potężna. No to jak tutaj nie robić festiwali? Naprawdę pod tym kątem to jest duży, duży plus tego miejsca. No i tutaj strefa gastronomiczna. No troszkę jest różnych kramików, jest co zjeść, napicie piwa i tak dalej. Na razie wszystko jest w przygotowaniu, tak jak powiedziałem, jeszcze jest wczesna godzina. Ogólnie dzisiaj pierwszy koncert do 16:30 bodajże. Jeszcze trochę zostało do tego czasu. Ale też mi było na rękę troszkę wcześniej dzisiaj przyjechać, pokręcić się po tej okolicy. A więc jak macie czas, to i będziecie chcieli tu przyjechać, to jak najbardziej po tym parku się troszkę
pokręcić. No i co, tradycyjnie gdzieś tam w ramach trwania całego wydarzenia coś tam będę pokazywać, wrzucać, ile ludzi się gromadzi, jak ta impreza się rozkręca. Ogólnie jeśli chodzi o Amfi Rock, to jeszcze tutaj nie byłem, ale liczę, że będzie dobrze, sporo dobrej muzyki, no i tyle. A więc to, co będę ciekawego widzieć, to jeszcze będę wrzucać, będę pokazywać. A więc idę. Jeszcze a propos pola namiotowego. W miejscu, w którym zacząłem materiał, za bardzo nie było żadnej informacji, w którą stronę trzeba iść, ale tam wystarczy iść dalej prosto, wzdłuż basenu, tężni i potem już są informacje, gdzie jest to miejsce do rozbicia namiotu, konkretnie na skateparku. Pierwsze namioty już stoją. Jakieś sanitariaty od razu już też przy tym, nazwijmy to, polu są. A więc można się rozbić, gdzie jest miejsce, to też jest fajna sprawa. Zwłaszcza, że jest to, przypominam, festiwal dwudniowy. Tak więc na skateparku jest pole namiotowe. Nie ma problemu, żeby do niego ogólnie trafić. Po malutku pierwszy występ dobiega końca. Bardzo ciekawy koncert Gorgonzoli. Bardzo mocne, solidne, soczyste rozpoczęcie. Jeszcze nie ma za dużo. Trochę jest tam na klasykę. Może w tym zapisie, ale mało. To jeszcze dzisiaj trzy koncerty przed nami. Może jeszcze. No i jest dzisiaj piątek, przypomnę. Jakieś stoiska, tatuaże, barber. Grochy, pączki, zapiekanki. I tak, ostatnio byłem na mniejszych festiwalach, czy w Mostoczku Śląskim, czy w Pszowie, a tam czy Raciborskie, czy Browarsko-Szczęcina, a tu już większy festiwal i znowu to samo, czy Bitewskie. No, ja nie jestem fanem, tak więc na pewno nie, tu nie zawitam. No, taka specyfika niestety większych wydarzeń. Dlatego czasami lepiej na mniejsze i można wbrew pozorom też fantastycznie spędzić czas. Ale to nieważne, liczy się tutaj, przynajmniej dla mnie, muzyka, to co się dzieje, samo wydarzenie. I po malutku przygotowywanie się do kolejnego występu. Zasłonięte masz takie. Dawaj jeszcze. Słuchajcie, wielki prowadzący do mojego automatycznego festiwalu Armii Odpocznego. Słuchajcie, idziemy po budżecie. Dobra, mamy tu premiera 19 września. A tak jeszcze a propos strefy gastronomicznej, co do cen. Gdzieś tam kebaby po 30, frytki 15, zapiekanki 20-40, w zależności od wielkości. No i te śmieszne tyskie po 12, więc tutaj z ceną jest ogólnie najgorzej. A ja sobie kupiłem taki gadżecik. Magnes otwieracza. Więc 12 zł akurat. Ale gdzieś tam troszkę ciekawych gdzieś, rzeczy, gadżetów można sobie zakupić w miarę normalnej cenie, tak więc nie ma źle. Dobra, ja sobie idę jeszcze gdzieś tam pochodzić na kolejny koncert. Projekt Barber. No i taka próbka tego, co gra Jelonek. Fenomenalny koncert. Zresztą wszystkie dzisiaj koncerty były świetne, ale Jelonek rozpierdolił system. Ale chodź, Klaudia!
potem muszę już jechać na zakończenie jeszcze Hunter, ale to już nie stanie się moim udziałem, ale myślę, że gdzieś tam innym razem. Jeśli chodzi o piątkową odsłonę, jestem mega zadowolony. Świetnie to wszystko wyszło, świetne wydarzenie. Trzecia edycja bodajże, a więc już jestem w stanie polecić to wydarzenie. Jeżeli ktoś tu jeszcze nigdy nie był, chce pojechać, przyjechać tutaj, to ja na pewno będę tu jeszcze jutro. Przypuszczam, że na wszystkie koncerty, albo chcę na Bichtyca sobie zajść. No i myślę, że też będzie fajnie i ciekawie. Tak więc spotkamy się jutro i zobaczymy, co tam ten festiwal pokaże. A bo dali jeszcze Jelonek. I z tymi niesamowitymi brzmieniami skrzypcowymi mało opuszczamy teren parku Zadola. Jeżeli ktoś nigdy nie był na tym zespole, no to jak najbardziej polecam. Niesamowite połączenie skrzypiec i solidnej metalowej muzy. Coś fenomenalnego, kapitalnego. Dzięki! Dzięki na palce! A więc do jutra. I zapraszam wszystkich na kolejną edycję. Dzisiaj drugi dzień festiwalu Anti-Rot. Dochodzi godzina 16, o 16 powinien być pierwszy zespół. Na razie ludzi jeszcze bardzo, bardzo mało. Miałem dzisiaj wątpliwości, żeby tu przyjechać, dlatego że na Poprocenach drugi jest festiwal. Sporo zespołów, dzień. Ale tutaj w Katowicach będzie chociażby Big Cyd i powiem szczerze, trochę to dziwne, ale nie miałem okazji jeszcze na tym zespole być, mimo że szczególnie w młodości bardzo często tego zespołu słuchałem, szczególnie starszy płyt. Więc uznałem, że jednak chcę posłać tego zespołu na żywo. I dlatego jestem drugi dzień w Katowicach. No i liczę, że też będzie fajnie, byłem wczoraj. Świetna muzyka. I wczoraj były chyba lepsze zespoły. The Hunter, na którym nie mogłem być, Jelone, kapitalny występ wczoraj, Gorgonzola, też bardzo ciekawie, Krynika. No ale dzisiaj myślę, że też będzie trochę fajnej muzyki. No i osobiście fajnie spędzę czas. Ja ogólnie polecam Wam to miejsce. Wiele festiwali się tu odbywa. Jestem w tym roku drugi raz tutaj. Wspomniałem gdzieś tam na początku materiału, już byłem na festiwalu bluesowym tutaj. Też było bardzo fajnie i przyjemnie. Tak więc co? Zobaczymy, jak to będzie w trakcie dzisiejszego dnia, czy będzie więcej ludzi niż wczoraj. W teorii powinno być. Aczkolwiek, jak wspomniałem, jak dla mnie zespoły są jednak chyba słabsze. Więc zobaczymy. Myślę, że też tych ludzi troszkę dzisiaj się zjawi. Aczkolwiek może być tak, że dużo właśnie ludzi pojedzie do Poprocan. Chociażby właśnie na Jam i na wiele innych ciekawych zespołów. Może być też tak. Jest tam dzisiaj niesamowita pogoda, 30 stopni. Jak na wrzesień to jest pogoda tropikalna wręcz. Tak więc zobaczymy też, czy ta pogoda nie wpłynie na to, że tych ludzi będzie dzisiaj troszkę mniej. Wczoraj też było ciepło, ale nie aż tak jak dzisiaj. A więc zapraszam na moje... Znaczy transmisję, no, na tym materiale się z nimi nie zapoznacie, tak? Ale wpadajcie na mój kanał, na mój filmów z koncertów, na pewno nie zabraknie. Wiem co, ja przemierzam się do pierwszego koncertowania, no i zobaczymy, co będzie dalej. Tak więc startujemy. No za nami drugi koncert, serco, całkiem ciekawie, energicznie. Jak widać, cały czas mało ludzi, wczoraj było sporo więcej. Tutaj jeszcze taka sprawa, jak powiedziałem na początku materiału z pierwszego dnia, że czytałem różne rzeczy, że ten park jest za mały już na ten festiwal.
tak dalej. No to mamy połowę drugiego dnia. Jeżeli ktoś powie, że jest tutaj dużo ludzi, wierzcie mi, że amfiteatr nie jest zapełniony. No to jak dla mnie jest daleko do powiedzenia, że tutaj jest ludzi za dużo, że to miejsce rady nie daje, że ten park jest za mały. Problem, żeby po tym parku normalnie ludzie, którzy nie chcą na festiwali, żeby mogli sobie chodzić. No bzdury do kwadratu. A takich komentarzy jest naprawdę mnóstwo. Co do śmieci, to również. Ja tutaj nie zaobserwowałem, żeby były wysypiska śmieci wszędzie. Jest czysto, a też takich komentarzy jest mnóstwo, że tutaj jest zawsze wielki syf, dziadostwo i nie wiadomo co jeszcze. A więc to niektórzy powinni się chyba trzepnąć w głowę, zamiast wypisywać na tych wszystkich fejsach, instach i tak dalej, jak to tu jest źle i niedobrze. A tak mówię, takich komentarzy było sporo. A więc jest ogólnie pełna kultura, jest czysto, porządek, jak najbardziej zajebiście się to wszystko odbywa. Aczkolwiek no, ludzi mogłoby być troszkę więcej. Przypuszczalnie, czym późniejsza pora, to jeszcze ludzi będzie przybywać, no ale tak jak powiedziałem, wczoraj było ludzi więcej. Zresztą co było chyba widać, szczególnie na już na Jelonku, tak? Na ostatnim koncercie, na którym byłem, że tych ludzi naprawdę było dużo, amfiteatr był wypełniony po brzegi. No zobaczymy jak to będzie teraz, za pół godziny trzeci koncert. To wiem, może jeszcze nadejdzie trochę ludzi, tak więc ja pomału się przygotowuję do dalszego koncertowania. No i tyle. No i wypić jakaś browarka. A więc ruszam jeszcze tutaj w teren. No i dalej do amfiteatru. Malutku kończy się Amfirock Festiwal Big Cyc. Jego koncertowe ostatki. Zajebisty koncert, dobrze, że tu przyjechałem. Dużo starych kawałków. Fajnie było pośpiewać. Amfiteatr wypełniony. Aczkolwiek było trochę jeszcze pustych miejsc. No tak powiedziałem, koncert 1,5 godziny. Tak dla mnie świetny. Jestem mega zadowolony. I pomalutku ja już kończę. Więc z całą pewnością za rok będę chciał tutaj przyjechać. Fajna impreza, o którą polecam. A więc z nutą Makumby, Big Cyca, możemy kończyć dzisiejszy zajebisty dzionek, zajebiste koncerty, zajebisty festiwal. A więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!